Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj pokażę Wam najlepszą kompozycję w patchu 9.24 nazywaną Blender Comp, czyli gramy Nocturna i musimy z niego zrobić Blade Mastera, do tego gramy Kha'Zixa, Sivirkę pod Deserta, wrzucamy tam jeszcze Kianę, bardzo łatwo ją zdobyć na drugi poziom, gdzie ona jest? Kijane, do tego jeszcze dorzucamy. Jakie pole będzie na planszy, to jest akurat bez różnicy. Na każdej planszy można tą kompozycję zagrać. Najlepsze jest Inferno, gdzieś tam z tyłu, żeby Nocturne miał 30% więcej atak speeda. Na frontlane sobie stawiamy Rek'Sai, w sumie najlepszy frontlane, jaki może się trafić w tej kompozycji. Przez 2 sekundy wszyscy ją będą bić, a nikt jej nie może zabić. Do tego jeszcze musimy dorzucić Yasuo. I już mamy dwóch Blade Masterów, dwóch Steeli, trzech Asasynów, Aatrox jako nasz trzeci Blade Master i w sumie na siódmym poziomie mamy już gotową kompozycję, bo z Nocturna robimy Blade Mastera z Blade of the Ruined King. I teraz już mamy czterech Blade Masterów, dwóch Steeli, trzech Asasynów i w sumie to jest nasza kompletna kompozycja, czyli na szóstym albo siódmym levelu musicie rolować, żeby znaleźć te postacie na drugi, trzeci poziom. Sivirkę oraz Nocturna chcecie wrzucić na trzeci poziom, jeżeli chcecie wygrać tą grę. Alex, Kha'Zixa też możecie zrobić jakiegoś tam carry, jeżeli próbujecie dostać się do top 2, top 3. I jakie itemki trzeba wrzucić na Nocturna? Najlepsze itemki to są 2 razy Infinity Edge. I wtedy on będzie krytykował, dużo się leczył od tego swojej umiejętności obszarowej. Na Sivirkę wrzucamy wszystkie on-hit efekty, czyli Red Buff i Silence, w sumie jest najważniejsze, żeby Husha dorzucić. Do tego możemy jeszcze dorzucić Hurricane'a, jeżeli tam macie, albo Swordbreaker'a. Z tych itemów w sumie wszystkie będą pasowały. Tutaj wrzucamy ją na trzeci poziom, jak możecie. Nocturna też na trzeci poziom. Jeżeli macie więcej itemków niż potrzebujecie do tego builda, to na Kha'Zixa możecie wrzucić cokolwiek z łezką, najlepiej Serafa. Gdzie on jest? Serafa możecie wrzucić. Możecie też wrzucić Infinity Edge'a, jeżeli by wam przypuśćmy wypadł ze smoka. Też bardzo fajnie działa. Jeżeli macie zbyt dużo rózg, to najlepiej wrzucać je na Kianę. Ona ma najmocniejszą umiejętność Rabadony, Ludenseko, takiego typu rzeczy będą fajnie pasowały. I na siódmym poziomie macie gotową kompozycję, która praktycznie może wam wygrać grę, ten Nocturne naprawdę bardzo dużo bije. I w sumie to by było na tyle, jeżeli o to chodzi. Ciężko jest zebrać tą kompozycję, bo z tego co widziałem, już wiele osób ją gra. Jest to bardzo podobne do tej kompozycji z Kassadin Assassin, która była grana w ostatnim zestawie. Trzeba zebrać spatulę, żeby ten build miał sens, ale bez spatuli też można go zagrać, bo jeżeli wyrzucimy Blade of the Ruined King, to możecie wrzucić po prostu Ginso i ze swojej Sivir zrobić głównego carry, gdy wrzucić ją na trzeci poziom. Tak więc bez spatuli też to działa, po prostu ze spatulą działa o wiele lepiej, bo czwartego Blade Mastera musicie wrzucić na ósmym poziomie. Więc spatulę zbieracie z pierwszej karuzeli, jeżeli wam się nie uda, możecie przegrać pierwsze kilka rund, żeby z pierwszej lub z drugiej karuzeli zebrać spatulę. Jak to wam się nie uda, prawdopodobnie skończycie na siódmym albo ósmym miejscu, a teraz wam pokażę, jak to działa w praktyce. I tak ten build mniej więcej powinien wyglądać. Nocturna mam na 2 razy Infinity Edge'u, Blade of the Ruined King, Kha'Zix jest na pierwszym poziomie, ciężko jest go zdobyć na drugi poziom, tak więc jeżeli nie musicie, to nie rolujcie pod niego. Niestety itemki, które mogę wrzucić na Sivir, nie są, w żaden sposób mi tutaj nie pomagają. Nie mam ani Red Buffa, ani Husha, więc jedyne co mogę zrobić to Zephyr. Tutaj wygrywamy bez problemu. Nocturne jako Steel wyłącza się na 2 sekundy. Jeżeli macie możliwość zebrać jeszcze Lux na, jako Steel, żeby wzmocnić Nocturna na 3 albo na 4 sekundy go wyłączać, to jak najbardziej jest to dobre zagranie na 8 poziomie. Ale tak w sumie wygląda nasza kompletna kompozycja. 37 HP, niestety trochę HP musicie stracić na początku, żeby zebrać tą spatulę albo zebrać Infinity Edge. Tutaj trafiamy na przeciwnika o podobnym buildzie, ale nie ma on Infinity Edge na swoim Nocturnie i z tego co pamiętam, to po prostu przegra, nawet jeżeli ma Yasuo na trzecim poziomie, bo po prostu to nie pomaga. 6000 obrażeń od Nocturna, no i tak to wszystko wygląda, nie ma tutaj za bardzo co więcej dodawać. Na Yasuo wrzuciłem itemki z myślą, że sprzedam go i wrzucę te itemki na Mastera i na ósmym poziomie, a na dziewiątym można jeszcze dodać Mystików. Tutaj chyba jest jedyny gość, na którego przegrywam, bo ma on Glaciala i wtedy mój Nocturne niestety nie mógł się ruszyć, dlatego sobie przegrałem. Tak więc trochę kontra,
Ale oprócz tego to w sumie nic was nie powinno rozwalić. Jeżeli Sivir by miała Red Buffa, to bardzo możliwe, że i tak wygrałbym tą walkę. I tak to wszystko wygląda. Napiszcie mi w komentarzu, jak wam się podoba ta kompozycja i czy już mieliście okazję nią zagrać. Jest bardzo popularna teraz w mecie. Zostawcie suba, łapkę w górę. Ja się z wami żegnam i do usłyszenia.